Siemaldziska, tutaj Frer, a to będzie pierwsza część Zagrajmy w Company of Heroes 2 Beta. Jak z ludziska widzicie, mam tutaj grę Company of Heroes 2 i powiem wam, jak zdobyć klucz do tej gry, żebyście też się cieszyli rozgrywką w tej grze, no w zasadzie z bety gry. Jak sobie ja otrzymałem klucz pod koniec kwietnia i co trzeba zrobić? Trzeba wejść na stronę twórców gry na Facebooku, polajkować ją, wtedy dostajemy kod, który wklejamy do Steama i pobieramy grę, tak? No i koniec, włączamy grę i cieszymy się z zabawy. No dobra, ludziska, co można byłoby powiedzieć o grze Company of Heroes 2? Gra Company of Heroes 2 jest to gra strategiczna, która odbywa się w czasach II wojny światowej. Tu dokładnie będzie się odbywać na froncie wschodnim w przedziale czasowym między 1941 a 1945, wtedy kiedy Niemcy zaatakowali ZSRR i wtedy kiedy Niemcy zostali pokonani. Tak, w tym przedziale czasowym będziemy działać w kampanii, w multi i w teatrze wojny. Tak, no i co można było powiedzieć o froncie wschodnim? Front wschodni moim zdaniem jest najważniejszym frontem, jaki był. Tak, to był decydujący front, który wpłynął na losy II wojny światowej, tam gdzie było najwięcej walk, gdzie te walki były najbardziej zażarte, najbardziej heroiczne. Tak, są też takie kurde walki, które też były lepsze, może być, nie były złe aż tak, ale moim zdaniem front wschodni to front, gdzie było naprawdę najwięcej walk i był najbardziej zażarte. I nie ma nic złego w pojęciu, że Rosjanie, można powiedzieć, powstrzymali Niemców. Tak, zrobili to, ludziska, powstrzymali Niemców, wygrali wojnę i mają mówić, i mają prawo do mówienia tego, tylko że oni to zrobili za ogromną cenę. Tak, już teraz, można powiedzieć, oznajmając za jaką ogromną cenę. Taką, że stracili 30 milionów ludzi, tak, w swoim kraju, żeby pokonać Niemców, a kolejne 20 milionów, no to były, rzecz jasna, ofiary, tak, z innego frontu, z innej kuli ziemskiej. 50 milionów to w ogóle, 50 milionów to ogóle, w ogóle wszystkie ofiary II wojny światowej, a 30 milionów to Rosjanie, więc to jest więcej niż połowa, tak. Też można byłoby to oprzeć na czołgu T-34. Czołg T-34 jest najlepszym czołgiem wojny światowej. Tak. Jest najlepszym czołgiem światowym, jeżeli chodzi o to, że zmienił losy bitwy, ale jest nie taki dobry już pod względem, można powiedzieć, technicznym, tak, technicznym, zaawansowanym i takie inne. Chodzi mi o to, że ten czołg jest, był produkowany masowo, tak, przez Rosjan. W wojnie powstało 55 tysięcy egzemplarzy tego czołgu, a przetrwało tylko 10 tysięcy, czyli zostało zniszczonych 45 tysięcy. Rosjanie właśnie, można powiedzieć, mieli taktykę mięsa armatniego, czyli posyłali masowo piechotę, czołgi, wszystko, zgniatali przeciwnika masą. Niemcy opierali się na mniejszych oddziałach, ale elitarnych, którzy byli dobrymi żołnierzami. No bo przypominając sobie Stalingrad, tam posyłali chłopów, normalnych ludzi, a szkolenie było po prostu w zasadzie wziąć karabin i tylko umieć celować i strzelać. Tak, nie było później żadnych uwag, co by zrobić, na przykład jak jest mina i inne takie różne rzeczy. Tego się uczyło już wtedy na polu walki. Niemcy mieli, no rzecz jasna, lepsze szkolenie, bo to byli żołnierze, ale widać niestety było ich za mało, tak, i ich sprzętu też było za mało, żeby wygrać wojnę. Tak, ale w pewnym momencie Niemcy naprawdę wygrywali i tak, świat, można powiedzieć, był zagrożony i to nieźle, naprawdę nieźle. Co nam rzuca się na oczy? Kampania zablokowana, tak? Bo w trybie pre-order mamy tylko, co ja mówię, pre-order, w becie mam tylko multi, ale to jest dobrze, bo może nam ten tryb multi pokazać, jak tu się będzie walczyć w Company of Heroes. I zarazem nas nauczyć, jak będziemy walczyć w Company of Heroes, jak pokonywać przeciwników, taktyki stosować, różne takie. Tak, granie w betę jest przydatne, bo wtedy mamy ogromną przewagę przed naszymi przeciwnikami, tak. No i dobra, mam tutaj też tryb modyfikowania armii, w której mamy generałów, tak, naszych, biuletyny, jak z rodziska. Bardzo sorki za przeniesienia, złe składanie zdań, ja nie jestem dobry w, żeby iść przedstawianiu gry. Mówię to teraz, nie od razu.
Bo od razu bym powiedział rzeczy na początku. Biuletyny to są takie, można powiedzieć, procentowe, takie można powiedzieć, umiejętności, które dają procent do danej umiejętności, rzeczy, jednostki. Ale żeby zdobyć ten biuletyn, trzeba zabić ileś tam wrogów, zrobić jakąś czynność ileś tam razy, i wtedy dostajemy ten biuletyn. Możemy sobie go wybrać, i on o mały procentowy udział zwiększa daną, można powiedzieć, umiejętność danej jednostki i takie inne. Tak, tu są skórki na czołgi. Tak, możemy sobie założyć teraz zimowy na lekki czołg T-70, jak widać. No i co można byłoby powiedzieć o dowódców Armii Czerwonej? Pierwszy, które dostaje. Mamy. Czekajcie, znów się zacząłem. Mamy trzech dowódców w ogóle u Niemców i u Rosjan. Mamy trzech dowódców, tak. Pierwszy nich to jest taktyka pojazdów gwardii. Tak, i jak widać, mamy na początku moździerz 120 mm. Potężny byczy moździerz, naprawdę, kurde, na początek możemy przejąć inicjatywę. Strzelców gwardii za jeden punkt, czyli dostajemy zarazem moździerz i strzelców gwardii, więc fajne. Oznaczenie pojazdu. Tak, czyli że pobliskie oddziały nawalają w ten pojazd. Szkolenie załogi do napraw pojazdów. Możemy naprawiać pojazdy. Czołg średni T3485, który jest zaprojektowany do walk z panterami, ale można powiedzieć, nie dorasta im do pięt. Tutaj mamy strzelców gwardii, umiejętność padni, żołnierzy z pepeszą, wielkie działo 150 mm, raczej haubica, atak IŁA-2. Czołg ciężki IS, ostrzał artylerii, czołg KW-8, kamuflaż dział i oddziały szturmowe. Dobra. Ten to jest taki, można powiedzieć, trochę artylerii, też trochę sił pancernych i umiejętność naprawiania tych sił pancernych. Tu jest właśnie artyleria, tak, i pepesze. Tu jest właśnie doktryna pancerna i ostrzał artyleryjski. U Niemców jest trochę inaczej. Tu mamy wsparcie ogromnego działa Gustawa, który rozpieprza wszystko: budynki, piechotę, czołgi, wszystko. I to naprawdę jest fajna umiejętność. Ja prawdopodobnie będę z niej korzystać trochę dużo. Mamy wsparcie działa kolejowego, czołg dowodzenia Panzer 4, tak? Działo PAK-4-3, potężne działo. Zasłonięty kadłub, okopywanie czołgów, tak? I granaty dymne. Tak, tutaj jest trochę, można powiedzieć, działania pancernego, troszeczkę okopania i artyleria. Czegoś po trochu. Tu opiera się ta doktryna na artylerii. Mamy transporty z moździerzem, bomby dymne, wsparcie piechoty, haubica i ostrzał sektora. Tu są siły pancerne ze wsparciem artyleryjskim i lotniczym, raczej wsparciem lotniczym. Miny przeciwpancerne, lot rozpoznawczy, peryskop zwiększający zasięg widoczności czołgu, elefant, niszczyciel potężny, ale zarazem słaby, bo w budę łatwo wchodzi, czyli to tutaj to wielkie, łatwo w to wchodzi, i wsparcie sztukasa. Dobra, ludziska, jak co? Wszystko już powiedziałem o generałach, menu, grze, to więc idźmy do rozgrywki. Jak co, ludziska, sorki, jeżeli urwie się film i będzie na przykład potyczka, coś w tym stylu, że wrócę po pewnym czasie i będę recenzować z potyczki, takie inne, albo zrobię trochę tego gameplaya 10-20 minut i skończę. Dlaczego? Dlatego, że bitwy w Company of Heroes są długie, jeszcze jest rok szkolny, nie ma się czasu i takie inne. Ja postaram się na początku wam wszystko wytłumaczyć, żebyście sobie poradzili dobrze, jak zaczniecie grę w Company of Heroes 2 albo w becie. Tak, ja wam podam te tam wszystkie, można powiedzieć, porady różne takie, które moim zdaniem są ok. No dobra, weźmy sobie 4 na 4, tak? Dlaczego wziąłem 4 na 4? Nie jestem perfekcyjnym graczem, ale jestem zarazem też słabym graczem. Jestem przeciętnym graczem. Dlaczego 4 na 4? Bo jeżeli ktoś jeden zawini, to jeszcze da się jakoś pociągnąć. Trzech, no będzie trudno, ale jakoś pójdzie. Dwóch, ni chuja. Jeden, nie umiem jeden na jeden. Naprawdę. No dobra. Niech się tam meczyk szuka, sobie pogramy chwilę. Okej, ludziska, jak co, jestem i powracamy na pole bitwy. No, widać, miałem buga.
Miejmy nadzieję, że nie będziemy mieć go tym razem, bo co? Bo chcemy sobie pograć, a co innego? Dobra, jesteśmy znów na mapie stepy, no która będzie dosyć dużo losowana, jeżeli chcemy sobie pograć 4x4, 3x3. Tak, jest to duża mapa, tak, która odbywa się prawdopodobnie latem. Tak, jest to mapa letnia, nie zimowa. No i dobrze, że nie zimowa. Taka duża mapa jeszcze zimowa. Jeszcze by to potrzebne było do szczęścia, tak? Kurde, bo gdy są mapy zimowe, w pewnym momencie mamy śnieżycę. I jak jest śnieżyca, musimy szukać ogniska, różnych takich rzeczy, tak? Żeby się schować i takie inne, bo inaczej nasi żołnierze zamarzną na śmierć. Tak. Dobra. Niech się nasi, kurde, pionierzy zbudują. Tak, wybudujemy tutaj budynek, który będzie pozwalać nam mógł rekrutować żołnierzy, obsługi karabinów maszynowych, moździerze, snajperów. Tak. No i dobra. I co ja mam tutaj do zrobienia, że jestem tutaj o na tej pozycji? Ja, będąc graczem na tej pozycji, zajmuję się tutaj właśnie tą wyspą, na której jest flaga zwycięstwa i paliwo. O co chodzi z flagami zwycięstwa? Widzicie te gwiazdki, to są te wszystkie trzy flagi zwycięstwa. Jeżeli kontrolujemy większość z tych flag, kontrolujemy z większość z tych flag zwycięstwa, czyli na przykład co? Kontrolujemy dwie flagi. Kontrolujemy dwie flagi, no to Rosjanom są odejmowane punkty, a nam przyznawane, tak. Dobra. Czekajcie, zbudujmy już sobie tutaj karabin maszynowy, tak. O, nawet możemy dwa. Burżuazja. Dobra. Niech walczą. Dobra. Pionierzy czekają na rozkaz. Zajmiemy go bezpośrednio. Cholera. My też jesteśmy za osłoną, ale w dupę dostajemy. Tak, i to nieźle. A, w dupę. Okej. Tak, na pewno. Musi być potrzebne. Dobra, pionierzy, biegnijcie do nas, do swoich znajomych, tak? Dobra, uciekajcie. Zabiliście choć jednego i będzie okej. Okay. Dobra, niech ci tutaj pionierzy zajmą się tymi Rosjanami. No niestety tutaj motyw takiego czegoś jak... na przykład mógłbym powiedzieć... atak, raczej zajęcie punktu szybciej, nie udało się. Nie zajęliśmy punktu szybciej, no słabiutko. Może to mieć niestety niekorzystne dla nas minusy, tak. Dobra, no to... Dobra, miejmy nadzieję, że przewaga jednego żołnierza będzie jednak miała coś. Jeżeli wy mi pomożecie, jesteście super, naprawdę. Praca zespołowa w grze Company of Heroes to klucz do zwycięstwa, od razu powiem. Pomogą mi, fajnie, kurde. Ziomusiowie mi pomogli, pięknie jest, więc, tak. O kurde, słabo. Dobra. Weźcie wy, zlikwidujcie tych komuchów tutaj. Kto? A, czyli... Dobra. Wejdźcie tutaj, skapujcie to przy okazji. Dobra. I przygwoździć ich. Szybko, szybko, szybko. Dawaj, rozkładaj go. Pięknie. A wy przy okazji zajmijcie benzynkę, tak przy okazji. Pięknie, już są trupami, jak są przygwożdżeni. Dobra, mamy już pierwszy stopień, tak, ulepszenia naszej bazy, więc budujmy kolejny budynek. I weźmy tutaj, dodajmy do składu sobie żołnierzy, żeby szybciej ci pionierzy budowali, tak. Okej. Pięknie, poradziliśmy sobie jakoś. Dobra, budujmy teraz sobie bunkier, tak, który będzie, można powiedzieć, stanowiskiem karabinu maszynowego, tak. Dobra, weźmy tutaj, o.
No tak, możemy, okej. Czekajcie, czekajcie, jeżeli to tak jest, to wezmę to tu. O, kurde, duże pole ma ten karabin maszynowy. O kurde, o kurde. Szybko tu. Rozpieprzyjmy KM. Fak, 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 szybko, szybko. Gdyby to miało jakieś ręce i nogi, ten atak. Dobra, przygłożeni. No i postrzelają sobie. Okej, okay, czekajcie, czekajcie, wycofajmy. Pionierzy nie mogą tak umierzać. To są tylko budowniczy, a nie żołnierze. Liczmy się z tym. Zbudujmy transport. Transporter opancerzony. Tak, wezwijmy żołnierzy, którzy są do walki. Tak. Dobra, panowie. Tutaj ich niszczcie, tak? O, ładnie. Już mają ich od tyłu, więc jest słabo. Odblokowano dowódców. Pięknie, mam już jeden punkt i możemy odblokować dowódców. Pięknie. Dwa karabiny już na jeden to jest jakaś przewaga. Jeszcze oni ich od tyłu ich atakują, więc jest słabo. Dobra, tutaj jest czterech żołnierzy, którzy są bardzo poranieni, tak? Pięknie, mamy transporter opancerzony. To więc chodź tu, tak? Miotacz ognia. Pięknie, jak się zbuduje miotacz ognia, to będzie słabo. Dobra, miotacz ognia powinien zrobić swoje, uciekajmy. Uciekajmy. Dobra. Uzupełnijmy pionierów, tak. Weźmy sobie tutaj, zwiększmy to. I weźmy nową obsadę karabinu maszynowego. Wyślijmy tu pionierów. Tak przy okazji. Dobra. Dobra, notacz ognia. Będzie za chwilę. Dobra, atakujcie tych sukienkotów. Pięknie. O kurde, trzeba rozwalić tutaj ten karabin maszynowy. Kolejny. Transport. Minusem transportera jest to, że no co? Nie jest kuloodporny. Dobra, pięknie, jakoś pójdzie. Fak, dostaliśmy z moździerza. Uciekajmy stąd. No, Saigon to robi. To niezłe. Dobra, przyjmijcie to, to będzie ok. Fak! I pistnął. No słabo, mogę powiedzieć. Dobra, ale pionierzy i żołnierze powinni załatwić chyba ten karabin. Dobra. Zniszczyć go szybko. Rozpiździjcie go. Na trójną go posadził, no jest przekichane. Dobra. Samą decyzję podjął, za to umrze. Tylko kiedy? No, niedługo. Szybko, dorwijcie ten moździerz. O kurde! Słabo, nie mamy żadnych oddziałów tutaj. Kurde, słabo. Szybko zbudujmy budynek, tak, i wezwijmy jakieś czołgi czy coś innego. Dobra, no słabo mogę powiedzieć, tak. Cholera, prędzej później przejmą mi to, ale jest choć tego jeden plus.
Oni mają 250 punktów. Tak. I jakoś naście sobie radzą. No, jestem chyba takim piątym kołem u nogi, ale nie wydaje mi się, jakoś sobie radzę. Dobra, czekajcie, czekajcie. Oni już to robią pięknie, więc fajnie. Żołnierze przybywają na pole bitwy. Tak. Szybciutko, szybciutko. Mam jeden misterny plan w zanadrzu. Ostfield. Budujmy Ostfielda. Tak. Dobra. Złożyć ten KM. Wyruszamy. KM w gotowości. Okej. Miejmy nadzieję, że jakoś ich załatwimy. I w porę się zbuduje Ostfield, żeby jeszcze bardziej ją dodupić. Dawajcie tutaj. O kurde. Wsparcie z KM-em w gotowości. Ostwind gotowy do rozmieszczenia. Ostwind gotowy. Ruszamy. Sprawdzić same karmaty, ja? Dobra, szybko ja bym radził, wiecie? Czekajcie, jeszcze pierwszą granat temu działu. Dobra, likwidujcie działo, tak. Pięknie. Jak rozwalicie działo, jesteśmy w domu. Tak. Bo działo nie będzie mógł, nie będzie mógł ich strzelać do czołgów, tak? Nie, rozwalcie tych tutaj. Pierdziel ich coraz więcej. Ja jebę. Dobra, Ostfield jest. Jeżeli wytłuczymy ich szybko i zastanawiając ich żołnierze, przejmiemy inicjatywę. Miejmy nadzieję, że tak zrobimy. Ostfield, nie grzeb się. Dobra, a ty mi oczy na nich. Jebani, gdzie mają działo? Szybko, jedź, Ostfield, gdzie mój? Muszę zrobić kółeczko. O kurwa, dwa działa. No, ale nie ogarnia. Dobra. Czekajcie, nie będę na razie tutaj tego przeoczać. Dobra, i cofamy. Pięknie, możemy ich tak robić, ile nam się chce. Fajnie byłoby, jak ktoś był jeszcze pomógł. Dobra, teraz jedno działo mam z głowy. Szybko. Pięknie. Jesteś szybki i zajebiaszczy, mój Ostfieldzie. Tak, teraz robimy sobie taki kółeczka i wydymamy działo bez problemu większego. O kurwa. No i dostaliśmy w dupę raz. Pięknie, jedź, dawaj, jebnij go jeszcze raz, a porządnie. Chyba nie chcesz ginąć. Chyba nie chcesz, mój Ostfieldzie. Kurwa, jebany, ale zginął. Dobrze ci, tak? Bo gówna. Dobra. Ho, kurde, siedziało. No, przepraszam, że zginęliście. Przepraszam. Dobra, czekajcie, weźmy tutaj tych, oddelegujmy i weźmy jedną pepancową przy okazji zróbmy. No słabo, powiedzieć tak. No. Mają już pantery. Dobra. Chyba ogarną tutaj to. Ja też spróbuję to ogarnąć. Dobra, fajnie. Więc granadierzy moi ulubieni, ruszajcie zajmować punkt zwycięstwa, tak? Dobra. Ostfieldzie, jedź, robić Saigon. Dobra, weźmy sobie tutaj, nabijmy na trzeci level fazę bitwy, tak? Okej,
Panzer Grenadier. Bierzemy Panzer Szyka. Tak, i jedziemy robić Saigon. Kurde, tutaj ziomuś ma Pantery, ale robi jeden minus. Nie ma wsparcia przeciw piechotę. Nie ma, może być tego środka, który może likwidować piechotę, tak? Na przykład nie ma tego Stfielda lub Tacza Ognia. A taka armata jednak może zdziesiątkować oddziału wroga. Ale choć ma, wiecie co, no to... O kurde, o kurde. Tu jest słabo. Wiecie co? Pancowa, pomóżcie tutaj niszczyć te T-34. Jak oni pomogli, to i też komuś innemu pomogę. Tak? Chwilowe ZW. No dobra, ludziska, jak co? Jestem, tak? Dobra. Zniszczymy tym Ostfieldem. O, wycofali się pięknie. Dobra. No, ładnie. Kurde, co? A, karabin, karabin, dobra. Okej, jedźmy dalej. Tak. Czekajcie, nasza piechotka biegnie sobie tam. Czy zniszczyli te czołgi? Zniszczyli, więc pięknie, tak? Okej. Zróbmy taki motyw, że co? Zrekrutujmy tutaj tych pionierów, tak? Zrekrutujmy pionierów, wybudujmy właśnie tutaj tego trzeciego stopnia ten tam budynek, tak? I będziemy mogli budować czołgi, tak jak... O, cię! Ale jego zniszczymy, tylko niech się odwróci zadem. O kurde. Słabo. Jedź, proszę, jedź. Gazuj, gazuj, gazuj. Uciekajmy stąd. Wiecie co? To jest najlepszy motyw. Ek. Pięknie. Ładnie. No i wracamy. Może pójść robić rzeź, tak? Dobra. Dawaj, cofaj się. No, wybiłem tutaj te części tych oddziałów radzieckich. Dobra, w tego SU nawalaj. Ważne, żeby zajechać go tyła i nawalać mu w zad, temu SU. Fuck, dział przejęli, słabiutko. No, nie udało się niestety. No, słabiutko niestety zniszczą naszą jednostkę pancerną. Tak, kolejny Ostfield poszedł się kochać. Tak, dobra. Budujmy ostatni budynek tutaj, ostatniego stopnia. Będziemy mogli w nim budować pantery, sztrumbery, takie ogromne czołgi z też ogromnym działem. I coś tam jeszcze będziemy mogli budować. A, te wyrzutnie na podwoziu półgąsienicowym SD. Tego chodzi mi o to, o tego. No, na nich dawaj. Zniszczmy tutaj ten punkt, który dostarcza im zasoby, tak? Dobra. Pięknie. No i ładnie. Zostało im 20 punktów, no czyli przegrana ich jest. Tyle. No, dobrze. Widzicie, ludziska, jakoś sobie radziliśmy. Może nie byliśmy takim graczem, co maksymalnie się udzielał, ale jakoś sobie radziliśmy. Tak. No i rzecz jasna, będę robić z tego więcej materiałów, tak? Dobra. Rozwalcie to gówno. Tak. Zniszczmy tylko jeszcze ten bunkier. Oj, nie udało mi się. Szkoda. Dobra, jeden punkt i koniec. Jeszcze bunkier zniszczyliśmy przy okazji z naszymi sojusznikami. Raczej nasi sojusznicy zniszczyli bunkier. No dobra. I zwycięstwo, pięknie. Vaterland otrzyma od nas zwycięstwo. No, ładnie. Udało się, zwycięstwo. Prawie kolejny poziom. No więc ludziska, jak co, to już będę z wami się żegnać. Będzie to koniec pierwszej części Zagrajmy w Company of Heroes 2 Beta. Jak co, ludziska, dzięki za oglądanie, komentowanie.
łapkowanie, różne takie rzeczy. No dobra, ja już się z wami będę żegnać. Jak co, dzięki za oglądanie. Nara.